Ja za nim nie nadążam, totalnie za nim nie nadążam, bo nie dość, że gość podróżuje, to jeszcze do tego wszystkiego biega. Biega i bije rekordy, rekordy Guinnessa. Bo kto z nas może pochwalić się przebiegnięciem 100 maratonów w 100 krajach? No kto? Wojtek Machnik może. Zapraszam Was na wywiad. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś na wyspie. Co można robić na wyspie? Oglądam palmy, plażę, turkusową wodę. Relaksuję się. A co można robić na Wyspach Brytyjskich? Ja pojechałem po to, żeby szkolić między innymi język angielski. Chodziłem tam przez cały pobyt do koledżu. Natomiast przede wszystkim pracowałem, no i chciałem spłacić kredyt studencki i zarobić na moje pierwsze dalekie podróże, czyli na realizację moich marzeń. Jakich marzeń? Ja pamiętam taką pierwszą mapę świata, którą gdzieś za młodu widziałem i ten taki kontynent siódmy, najmniejszy, gdzieś tam najdalej na wschodzie. I ja mówię, ale to jest daleko, jak to jest pięknie, fajnie, te antypody i w ogóle. I tak sobie wymyśliłem, że jak będę miał pierwsze takie większe pieniądze i stać mi będzie na taką pierwszą daleką podróż, to właśnie to będzie Australia. I poniekąd właśnie praca w Londynie pomogła mi zrealizować to marzenie. Uwaga, przyjeżdżasz z wysp, wracasz do Polski po 3-4 latach, tak, pracy? No mniej więcej, tak. Co się robi, jak przyjeżdża się do Polski i co się kupuje? Właśnie na co się wydaje pieniądze? To ja takim marzeniem też, jeszcze takim od zawsze, jak już kumple robili prawo jazdy, mając lat 17, to był samochód, bo ja nigdy samochodu własnego nie miałem i przyszło mi czekać prawie 10 lat. Pojechałem, pamiętam wtedy takie marzenie zrobiłem, pojechałem dookoła Polski. Jeździłem przez 3 tygodnie, odwiedzałem znajomych, no bo nie było mnie trochę w kraju, więc tych znajomości trochę zaniedbałem je. No i jechałem i to był taki też taki fan. Wiesz, takie jedno z marzeń od tam takiego, wiesz, młodego wieku, jak robisz 17 lat, masz prawo jazdy, to w sumie jesteś naprawdę gówniarzem jeszcze, nie? I 10 lat musiałem poczekać, żeby dorosnąć i to zrealizować, ale myślę, że to było fajne. Kolejna rzecz, którą udało mi się za własne pieniądze, własną pracą zrealizować. To był taki pierwszy rok w zasadzie, jak po tej całej orce na ugorze w Anglii postanowiłem nie podejmować szybko pracy, tylko tą kasę, którą zarobiłem, przeznaczyć właśnie na podróże. I tak wygląda mój 2005 rok, że zaraz jak tylko wróciłem w styczniu, właśnie pojechałem do Indii, do Nepalu. Pamiętam, pierwszy raz zobaczyłem Himalaje, poszedłem na trekking. Objechałem Indię praktycznie dookoła, no bo to wielki kraj, no ale miałem tam prawie 3 miesiące. Więc to była taka pierwsza odjechana podróż z plecakiem na tak długo, gdzie nie musiałem wracać nigdzie, bo nie musiałem pracować. Potem wróciłem na chwilę do Europy, potem znowu pojechałem właśnie na Kilimandżaro i Kenia i Tanzania, i safari, i Zanzibar. Ty łyskę w oczku masz, wiesz, jak wspominasz. Och, się, tak. No, a jakbyś miał wspomnieć takie najbardziej, nie wiem, hardkorowe miejsce w swoich podróżach, może nawet trochę niebezpieczne? No, to myślę, że to była granica między Ganą a Togo. Ja pamiętam, jak przyjechałem już w trakcie podróży maratońskich i zabukowałem sobie tak na jedną noc przypadkowo hotel, nie sprawdzając dzielnicy z bookingu, bo cena była najważniejsza. Jak mnie taksówkarz w nocy o 12 zawiózł taką drogą, w ogóle gdzie nawet asfaltu nie było, a mi zadał 3 razy pytanie, czy ty na pewno chcesz tutaj spędzić noc, bo się później okazało, że to było najbardziej niebezpieczne miejsce. Oczywiście ja wszedłem, zobaczyłem, jak to wygląda i wyszedłem stamtąd. Zabrał mnie do jakiegoś droższego hotelu, do innej dzielnicy i za dnia wróciłem wymienić pieniądze na granicę i się okazało, że faktycznie prawie straciłem telefon. Pogonili mnie stamtąd, bo jednak to nie był przyjazny kawałek tego lądu, więc ja myślę, że to nie byłem świadomy i to chyba był największy taki hardcore w ogóle, jak ja zobaczyłem na własne oczy. Pamiętasz swój pierwszy maraton? Pamiętam. Była ściana? Wiesz co, no, ja biegłem bardzo szybko, bo w zasadzie po 3 miesiącach przygotowywania się tak na spontanie postanowiłem pobiec i biegłem bardzo tak zachowawczo, bardzo tak z dystansem, bo wiesz, to była taka podróż nieznana, bo ja tak daleko nigdy nie biegałem. No i trochę gdzieś tam zwolniłem na pewno w tej drugiej części maratonu, natomiast takiej krytycznej ściany nie było. Pamiętam tylko 36 km, takie napisy, bo to był maraton warszawski w ogóle. I bo wszystko rozgrywa się w twojej głowie, a potem 37 km, pamiętaj, twoje ciało może więcej niż ci się wydaje. I to był mój pierwszy maraton i ja to zapamiętałem do dzisiaj, nie? To są takie slogany, ale wiesz, to jednak towarzyszy mi przez całą moją podróż maratońską. Moje bieganie jest takim bieganiem lifestyle'owym, wiesz? Ja nigdy się nie nastawiam na jakieś super, hiper łamanie czasu. Ja myślę, że to jest bardziej związane z ludźmi, którzy, wiesz, chcą łamać na przykład 3 godziny w maratonie, to już jest naprawdę trudny trening i bardzo taki, wiesz, nastawiony i sfokusowany na cel i wtedy faktycznie możecie odciąć. Ja mam tak, że, wiesz, ja biegam w bardzo różnych klimatach, wiesz, przy bardzo dużej wilgotności, Afryki, Karaiby, to jest bardzo, bardzo ciepło i ja się nigdy, wiesz, nie przesilam aż tak,
tak bardzo, żeby mieć właśnie odcinkę, żeby gdzieś, wiesz, mieć jakieś odjazdy takie, tylko zwalniam wtedy, wiesz, bardziej się nawadniam. Poza tym ja bardzo dużo robię materiału po drodze. Stoję, rozmawiam z ludźmi, wiesz, jak mam jakieś fajne, lokalne tematy. Wiesz, ja nie biegam dwa razy tego samego maratonu, więc zawsze mi szkoda przebiec zbyt szybko, bo mam wrażenie, że zbyt dużo rzeczy wtedy, wiesz, ulatuje, ich nie wyłapujesz, nie? Więc coś kosztem czegoś, więc nie biegam szybko, nie mam jakichś takich, wiesz, super czasów, ale mój projekt właśnie nie o to w tym chodziło. No. No właśnie, idea twojego projektu to nie jest tak naprawdę mieć dobry czas, prawda? Bo tutaj wielką trudnością było skoordynowanie wszystkiego, logistyka samolotów, hoteli, no w ogóle skoordynowanie przelotów i maratonów w danym kraju i no tego wszystkiego, to jest wielka trudność, wiesz. No, no tak, ja wyruszyłem, wiesz, wielką podróż i byłem praktycznie non-stop 20 miesięcy w podróży, nie? Bo ten projekt miał swoje różne cele, podcele. Natomiast ewidentnie, zanim w ogóle COVID nadszedł, no to ja byłem w permanentnej podróży, co tydzień biegałem w innym kraju. Więc wiesz, 500 000 km, skoordynowanie co tydzień maratonu w innym kraju, albo czasami nawet częściej, bo ja biegałem na przykład weekendy, czasami dwa maratony, czasami miałem multi-challenge, gdzie przez tydzień biegłem. Więc ułożenie grafika w ogóle przez 20 miesięcy tak, żebyś miała cały czas coś po drodze, skoordynowanie lotów i wszystkich działań, to jest no, wielkie etap planowania i cały czas planowanie było gdzieś ze mną i miałem tą świadomość, że jeżeli coś by się stało, nie wiem, nabawię się jakiejś kontuzji, no to cała reszta planu, jak jest wszystko zabukowane, no to wtedy staję pod znakiem zapytania, a tego nie chciałem. Więc no właśnie, ale ty przebiegłeś 115 maratonów, 115 razy 42,195 metra, tak, 42 km 195 metrów. To nie jest zdrowe dla stadwów. To nie jest w ogóle zdrowe jeszcze w takim trybie, jakim ty to robiłeś, czyli właśnie brak podróże, regeneracji, brak regeneracji, zmiany stref czasowych, niedosypianie, no, niedosypianie, gówniane jedzenie, umówmy się, no bo w samolotach jest tak, jak jest. Wiesz, to organizm się buntuje, tak? Ja to przypłaciłem, wiesz, przy takiej mojej startowej formie do tej końcowej, jeżeli chodzi o same kilogramy, no to prawie 8 kilo mi przybyło. Więc to jest dużo i to właśnie wynikało z tego, że wiesz, cały, na przykład w jeden dzień miałem 3 loty, no to śniadanie, obiad, kolację w 3 różnych samolotach. Ewentualnie coś złapiesz na lotnisku w tranzycie, przechodzisz do hotelu i masz, nie wiem, 6-7 godzin zmiany strefy czasowej i nie możesz za bardzo spać, a rano trzeba biec, więc albo niewyspany, w ogóle bez treningu, bez, wiesz, rozprostowania nogi, siedząc cały czas tam ileś godzin w fotelu, w samolocie, no organizm się zaczął buntować trochę. Wychodziłeś ze swojej strefy komfortu wielokrotnie. Wielokrotnie, tak. Wiem, co to znaczy wyjść poza strefę komfortu i czasem do niej nie wrócić przez długo. Jakie były jeszcze problemy w trakcie realizacji tego projektu? Wiesz, to cały czas to ryzyko, że cały projekt zależy tak naprawdę od świata, a nie ode mnie, nie? Czyli na przykład w Nigerii, pamiętam, siedziałem, myślałem, że już mam cały miesiąc pokładany, jestem już w kolejnych miesiącach, jeżeli chodzi o bukowanie tego planu podróży i tu dostajesz na przykład maila, że twój lot został odwołany i w tym momencie wszystko staje na głowie, bo ja musiałem polecieć z Nigerii do Gambii, z Gambii wrócić do Benina, żeby dalej lecieć. 3 maratony w tydzień i 7 lotów w międzyczasie miałem. I w ogóle były mega hardkorowe akcje właśnie z przelotami przez jakieś dziwne kraje, do których nie miałem wiz, w Afryce, nie wiem, co to było, pamiętam ten kraj, Wybrzeże Kości Słoniowej, nie? Czy nawet nie pamiętam kraju, przez który ja tranzytowałem. No bo byłeś w 97 krajach w trakcie tego projektu, w ogóle to byłeś w ponad 120 krajach. Tak, tak. Natomiast wiesz, wiesz, tak podróżujesz, nie brakuje ci takiego stałego miejsca, domu, po prostu, w którym można odpocząć, wrócić, wiesz, żona, rodzina, tak normalnie, zaraz tu będziemy parasolki potrzebować, ale okej. Wiesz co, to jest tak, że na pewnym etapie, jeżeli potrzebujesz odreagować, to taki projekt, jak ja zrobiłem, jest bardzo fajnym projektem, no bo nie zastanawiasz się na niczym, po prostu masz poukładane te kraje, tydzień po tygodniu przemierzasz i tylko pilnujesz, żeby się nie spóźnić na samolot, żeby, wiesz, dojechać do tego miejsca, gdzie masz mieć zakwaterowanie, gdzie masz maraton, żeby, wiesz, odebrać pakiet i pobiec, nie? Także to mi w ogóle poukładało pewien etap mojego życia w bardzo fajny sposób. Każdy marzy o takiej podróży dookoła świata, ja to zrobiłem 12 razy. Czy jest jakiś kraj na mapie, o którym nie miałeś zielonego pojęcia? Było takich kilka krajów, jak w ogóle planowałem ten projekt, nie? No bo maraton w każdym kraju na świecie powoduje, że jednak te wszystkie kraje trzeba było nazwać i wprowadzić w tabelkę. Natomiast taki kraj, do którego pojechałem i był takim dużym zdziwieniem, to był Swaziland, który obecnie nazywa się Królestwo Eswatini. Który maraton był tak naprawdę takim najcięższym maratonem, takim maratonem, który tak naprawdę ostro dał ci w kość? Ja myślę, że zapamiętałem dwa. Na pewno na Filipinach, gdzie było 94% wilgotności i to był najbardziej wilgotny maraton, jaki w ogóle przeżyłem ever. Mimo wszystko, że biegaliśmy w nocy, bo on się zaczynał o 3:00, jakoś, wiesz, tak wydawałoby się, że już chłodno jest, ale ciągle 26-7 stopni plus wilgotność i jest mega hardkorowo. I całą serię, którą robiłem na Karaibach, to był mega challenge, bo 6 maratonów, biegasz codziennie na innej wyspie, także słońce na Karaibach, wiesz, blisko równika, to jest mega hardcore, nie? No dobra, a góry, jakby fakt biegania
ciśnienia powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, gdzie jednak to ciśnienie jest dużo niższe, tam jest mniej tego powietrza. To powietrze jest, kurczę, potrzebne w trakcie biegania, bo musisz dostarczyć je do każdej komórki twojego ciała. Wiesz, jest to odczuwalne na pewno. Ja biegłem tak wysoko i w Pakistanie, i też wysoko było w Andorze, i troszkę w Liechtensteinie, też taki górski maraton, więc masz kilka trudności, bo masz podbiegi, zbiegi, wiesz, w Andorze w ogóle to były jeszcze łańcuchy. Więc... Nie byłabym samą, jakby mnie jakby nie pokazała twojego paszportu, nie wiem, jak my to... Ja słuchajcie, będę wam mówić, jakie są tutaj pieczątki. Masz, widzę, pokaż to, to pakistańsko. To jest nepalska, pakistańska. Tak, no możemy sobie porównać, bo z Nepalu też mam. No troszkę podobne, nie? Tak, no i generalnie rzecz biorąc nie ma tutaj miejsca. Musiałem podróżować w ogóle na dwóch paszportach, bo na jednym bym nie dał rady z tym projektem, dlatego dostałem specjalną zgodę, bo to jest mało kto o tym wie, że można mieć dwa polskie paszporty równolegle. U mnie zapełnienie paszportu zajmuje mniej więcej 2 lata, nie? I tak wygląda ten paszport, on ma jeszcze ważność 8 lat do przodu, a już nie ma miejsca totalnie. W Malezji jak byłem, to mnie już nie wpuścili, bo gościu przejrzał, mówi nie, to już nie ma gdzie wbić pieczątki, więc dałem mu ten... Zajmuje ci to 2 lata, dlatego że jakby podróżowanie i bieganie stało się dla ciebie sposobem na życie, prawda? Bo ty zrezygnowałeś z korporacji, 12 lat spędziłeś za biurkiem, byłeś korpoludkiem, byłeś mistrzem kredytów hipotecznych, byłeś mistrzem polisy... Inwestycyjnych, tak jest. Długoterminowych planów regularnego oszczędzania. O, jak to pięknie brzmi, tak, pięknie, pięknie. Oczywiście dla przeciętnego Kowalskiego to jest strasznie trudne słowo, nikt tego nie rozumie. No. W każdym razie ty postanowiłeś pewnego pięknego dnia rzucić wszystko, powiedzieć, zakładam buty, mam to w nosie, podróżuję i biegam. No właśnie, jak ci się żyje w takim trybie, nie? Ciągłego ruchu jednak. To jest tak, że ja na pewnym etapie swojego życia, po 12 latach pracy w korpo, wiedziałem już, czego dalej nie chcę, bo wiesz, jak jesteś trybikiem, to jest fajne, bo ja nie powiem nic złego na temat pracy w korpo, bo to jednak układa, wiesz, ci życie, masz miejsce stałe, swoje biurko, gdzie codziennie przychodzisz, masz system, komputer, poukładane wszystkie rzeczy związane z pracą, tak? Bo to wszystko jest takie w miarę stabilne. Do pewnego momentu, tak? Bo potem w branży finansowej było bardzo dużo zmian i tak naprawdę to wszystko, co ja wcześniej robiłem, już nie mogłem robić. Weź mi wytłumacz jedną rzecz, jak to się dzieje, że gość, który gdzieś tam w tej ścieżce zawodowej jest super wysoko, bo ty miałeś sporo ludzi, kilkaset osób pod sobą. Jesteś dyrektorem regionu, tak? No i właśnie rzucasz wszystko i mówisz, zarabiasz dobrą kasę, prawda? A teraz jakby przerzucasz tą całą swoją energię, inwestujesz w projekt, o którym nie masz zielonego pojęcia, bo jednak gdzieś tam było to jakieś ryzyko, prawda? No bardzo duże, bo wiesz, odchodząc z pracy na etacie, gdzie masz skórę, furę i komórę, tak? Czyli to jest taki ciężki, wiesz, czas, gdzie musisz oddać kluczyki od służbowego samochodu, kartę paliwową, wiesz, nic się nie kosztowało wcześniej, potem każdy nagle wyjazd na stację to jest 200-300 zł, bo to paliwo jednak kosztuje. Oddajesz telefon służbowy, laptopa, nie masz karty, wiesz, multisport, to wszystko się kończy nagle i za wszystko płacisz. Natomiast ja myślę, że realizacja marzeń, wiesz, to co ja mogłem zrobić będąc na swoim, czyli otwierając biuro podróży, zaczynając moimi przyjaciółmi na początku, a potem już z klientami, jeździć po świecie, organizować im wyjazdy na maratony, no i nie tylko, bo ja organizuję też inne rzeczy. Więc turystyka stała się takim moim nowym pomysłem na życie, starym nowym, bo ja to wiesz, od 20 lat jak jeździsz samodzielnie, no to masz jakieś doświadczenie. I na tej bazie tego doświadczenia zbudowałem właśnie biznes. No właśnie, ty się pozbyłeś wszystkiego tak naprawdę, bo ja ciebie kojarzę sobie jako gościa z plecakiem. Co potrzebne jest do życia? Ja przejąłem, że podróżuję nie więcej niż 20-kilogramowym plecakiem, bo tak kupowałem bilety, plus z podręcznym, który miał mniej więcej 7 kilo. Nie? Ja zapakowałem w to komputer, aparat, cały sprzęt do prowadzenia firmy, do wszystkiego, a w tym 20-kilogramowym cały sprzęt do biegania, całe życie moje, które po prostu mi było potrzebne i to wszystko się tam mieści. I co więcej, na pewnym etapie spadałem nawet do 17 kg, bo 20 to były medale, które ja też dostawałem po drodze, więc wiesz, to co potrzebujemy, to ja spotkałem ludzi w Afryce, którzy byli z 3 koszulkami na krzyż i podróżowali z 10-kilogramowym plecakiem przez 3 lata, 4. Więc ja myślę, że mamy tendencję do gromadzenia wielu niepotrzebnych rzeczy i to jak ktoś, kto się przeprowadza, to wie o tym, że jak patrzysz później w te kartony, które musisz spakować, jak dużo zgratów. Takie podróże uczą sztuki minimalizmu, jak mało nam jest potrzebne do tego, żeby się realizować, żeby funkcjonować normalnie, nie? Ile kosztuje taki projekt? Ile kosztuje 20 miesięcy podróży? Ile kosztuje obecność w 97 krajach? Ile kosztują starty? Jak to wygląda finansowo? Dżentelmeni o kasie nie gadają, no ale okej. Okay. Wiesz co, no, ja to zrobiłem w trybie takim mocno przyspieszonym, bo wiesz, ceny biletów, które ja musiałem zapłacić, były czasami od czapy i z kosmosu. Natomiast wiesz, jeżeli ja musiałem się przemieścić w ciągu jednego dnia z kraju do kraju i radykalnie czasami jedna linia tylko leciała, no to były koszty, gdzie normalnie możesz polecieć za 50 euro, ja leciałem za 500 euro na przykład, nie? Więc jak przeliczyłem, wiesz, koszty wszystkiego, to ja myślę, że 150 tysięcy dolarów to jest taka kwota pi razy drzwi, która no, poszła. Masakra.
180 metrów, 7,5 metra i 5 metrów. Ty masz tutaj ostro nawiwijane. Mówisz o pętlach. Tak, mówię o pętlach i to jest ostre wariactwo. Ja sobie pomyślałam, jak ty powiedziałeś, że chcesz to zrobić, czyli przebiec na najkrótszej pętli, na 5-metrowej pętli maraton. To sobie myślałam, nie, to w ogóle, to trzeba być jakiś świrem, w ogóle jakimś wariatem totalnie. Sorry, ale to po jakimś czasie chyba robi się niedobrze. Wiesz co, ja pierwszy raz się przymierzyłem właśnie w trakcie challenge'u karaibskiego, bo mieliśmy taki maraton na Morzu Karaibskim na statku, więc w ogóle wydawało mi się, że bieganie po tej pętli takiej 180-metrowej to będzie, wiesz, coś, jakiś wielki wyczyn, bo to się zakręci w głowie. Natomiast to było całkiem fajne i przyjemne i wiesz, dużo ludzi... Ale miałeś tam kibiców, tak, którzy mówili, Wojtek, Wojtek, dajesz! Wiesz co, na statku, na Karaibach bardzo dużo ludzi biega, bo ten statek taki, wiesz, rejsowiec ma tam z 3000 osób, takich, wiesz, regularnych turystów, więc tam się mijaliśmy z ludźmi. Natomiast pierwszy raz taki hardcore zaczął się w momencie, jak ja wróciłem do Polski i była kwarantanna, bo wiesz, utknąłem na 2 tygodnie w pokoju w takim małym apartamenciku, który musiałem wynająć, bo wiesz, to był nieoczekiwany powrót do Warszawy, więc praktycznie pojawiłem się i musiałem wynająć i miałem pokój 3x4 i duże łóżko. I co tu robisz, wiesz, ktoś, kto biegał cyklicznie co tydzień w innym kraju, maraton, był w trakcie rekordów świata i nagle bum, nie? Siadasz w pokoju. Tak, ale zacząłeś biegać dlatego, że po prostu, wiesz, nie mogłeś wysiedzieć w miejscu, czy to był po prostu tak naprawdę trochę taki kolejny challenge, może nawet wyzwanie, żeby pokazać innym? Wiesz co, ja miałem projekt do 100 krajów świata i na 97 utknąłem i później, wiesz, pierwsze 2 tygodnie w kwarantannie, pierwszy tydzień w kwarantannie pozbawił mnie 2 maratonów i w tym ostatnim tygodniu, właśnie w ten dzień, kiedy miałem, powiedz, ten 100. kraj, nie wytrzymałem tej presji, wiesz, przepchnąłem łóżko na środek pokoju i mówię, nie, ten maraton musi być, a że, wiesz, policja mnie codziennie kontrolowała, więc nie mogłem wyjść z pokoju. No tak, bo... Tak, to był taki efekt, gdzie wszyscy biegacze biegali właśnie na jakichś ogródkach, balkonach, w różnych dziwnych miejscach. No ale żaden wariat nie wpadł na pomysł, żeby biegać dookoła łóżka. No bo ja taką miałam sytuację w pokoju. Ile to trwało? 8 godzin 47 minut. Maraton się biegnie, nie wiem, 3-4 godziny, tak, prawda? Ja mam taki czas 4-17 na przykład. No to jest taki normalny czas, jak biegniesz po prostu i gdzieś, wiesz, gdzieś się nie musisz skupiać, żeby ci błędnik nie zwariował. Natomiast zakręciłem, wiesz, bączki w jedną, w drugą stronę. Ja później, idąc za ciosem, wysłałem takie zapytanie do oficjalnego biura rekordów i ją wysłacie, to może pobiegniemy faktycznie formalnie, taki rekord zrobimy, jaka była najkrótsza pętla. No i wiesz, historycznie nie było takich danych, więc oni powiedzieli, ok, zaakceptujemy 5-metrową pętlę. Więc zrobiłem taki baner 1x1, czyli metr kwadratowy. Ułożyliśmy pętlę 5-metrową, formalny pomiar, sędziowie, świadkowie, wszystkie telewizje przyjechały i tak dalej. No i wiesz, i skończyło się tym, że a to nie ten, to nie ten, uwaga, to nie ten, to jest ten drugi. Proszę, kolejny certyfikat, nie? Najkrótszy maraton po najkrótszej pętli. 8440 razy pobiegłem po 5-metrowej pętli. To jest prawie wysokość Mount Everestu. Więc ja przestrzeliłem, tak naprawdę myślałem, że zrobię to między 9 a 10 godzin. Realnie zajęło 13, bo już później po pierwsze, wiesz, kolana, stawy, no cały czas jesteś w pozycji takiej pochylonej, no bo nie możesz się w ogóle wyprostować, bo cały czas się kręci. O czym marzy Wojtek Machnik dzisiaj? Wiesz co, o powrocie do normalności przede wszystkim, o tym, żeby być w stanie znowu biegać, może nie w takiej intensywności jak do tej pory, ale tak, wiesz, między 10 a 12 nowych krajów i maratonów rocznie to jest dla mnie taki, wiesz, plan na przyszłość, nie? A ty naprawdę chcesz przebiec maraton w każdym kraju? Mhm. Naprawdę chcesz to zrobić? No ja to zrobię. Popytałaś, jakie kraje. Właśnie trafiłem na takie wyspy jak Vanuatu, na przykład Niue, Wallis i Fortuna. Takie miejsca, gdzie w ogóle, wiesz, ludzie tak patrzą. To jest kraj, czy to po prostu... Tak. Wyspa jest krajem, tak? W większości przypadków tak jest. Mój projekt, bo krajów oficjalnie mamy 196. Natomiast 249 to jest według norm ISO, która daje też jeszcze te 3-literowe kody dla różnych terytoriów zamorskich, czyli byłych kolonii, jakichś terytoriów zależnych, niezależnych, autonomicznych i tak dalej, takich spornych również, nie? Więc ja pomyślałem, że to będzie bardzo ciekawe pojechać nie tylko do dużych, uznanych krajów, ale też do terytoriów, które no, w jakiś sposób walczą o swoją niezależność, o swoją autonomię, bo tam też są fajni ludzie i fajne historie. Ostatnie pytanie. Takie pytanie, które zadaje Kasia Stoparczyk bardzo często w swojej audycji. Ono mi się strasznie podoba. Mi kiedyś ktoś je zadał i ja się na nim pobeczałam. Zobaczymy, czy ty będziesz płakać. Uwaga. O matko. Dobrze, że nie mam make-upu. Słuchaj, nie rozmarzę się. Gdybyś spotkał Wojtka Machnika, małego chłopca, co byś mu powiedział? No, myślę, że... Trudne pytanie, powiem się. Nie spodziewałem się. Wiesz co? Nie wiem, co bym powiedział. Mając tą mądrość życiową, którą mam teraz i to doświadczenie, myślę, że na pewno starałbym się, żeby był podróżnikiem, bo uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, którą
kasę masz dzisiaj, jutro kasy nie masz, dzisiaj masz zdrowie, jutro się może coś z nim wydarzyć, a to, co w życiu zobaczysz, to gdzie pojedziesz, tych ludzi, których spotkasz, tą kulturę, jedzenie, wiesz, widoki, to wszystko, na co natrafisz, to zostaje tutaj. I uważam, że dla mnie podróże są czymś takim, co mnie realizuje, co mnie spełnia, są tym, dlaczego ja odszedłem z korporacji i dlaczego czuję się mega super, czasami nawet, wiesz, no mając to ryzyko nie zarobienia kasy, ale wiesz, ale czuję, że jestem bogatszy wewnętrznie. Na pewno powiedziałbym, uczy się języków, bo języki są bardzo ważne i mi to otwiera bardzo dużo, wiesz, furtek, takich drzwi. Taki message bym wysłał, takie przesłanie do małego Wojciecha. Jest kwiecień, 2018 rok. Ukończyłem swój projekt wielki World Marathon Majors jako 26 Polak w historii. I co dalej, tak? I padało pytanie wielokrotnie, co teraz Wojtek Machnik zrobi? Jakie będzie miał kolejne wyzwania, tak? Myślałem o 7 kontynentach, okej. Okay. 7 kontynentów za chwilę się skończy. Duży projekt World Marathon Majors właśnie się skończył. I teraz co zrobić? I nagle trafiłem na normę ISO, która daje te 3-literowe kody dla wszystkich krajów i terytoriów na Ziemi i pomyślałem sobie, wow, to jest to, o czym ja myślałem przez cały czas. Pojechać do każdego kraju i to jeszcze w wersji poszerzonej i jeszcze powiedz tam maraton. I nagle powstało 249 Challenge. W pewnym momencie moje połączenie dwóch pasji, czyli maratony i podróże, spotkały się w jednym punkcie i powstał z tego piękny lifestyle'owy projekt, który właśnie od 2008 roku postanowiłem realizować. I w ogóle zaczynając ten projekt, wszyscy mnie zapytali, jakie ty masz doświadczenie, w ogóle o co chodzi, gdy nagle postanowiłeś pobiec, nie wiem, będziesz biegał teraz co tydzień, może czasami nawet częściej niż tydzień maraton w różnych krajach świata, będziesz się przemieszczał, czy ty jesteś do tego przygotowany, czy ty w ogóle udźwigniesz to, bo wiesz, to pomyślałeś sobie o rekordzie świata, okej, okay, super, ale wiesz, powiedzieć, a wykonać, to są zupełnie dwie różne rzeczy. I w momencie, kiedy ja zaczynałem w ogóle ten projekt, ja miałem chyba 10 czy 11 maratonów na koncie, jak dobrze pamiętam, czyli doświadczenie, można powiedzieć, bardzo małe w stosunku do tego, co chciałem zrobić. I jak to się stało, że to się udało? Zdarzyły się takie maratony, gdzie były dzień po dniu, czyli w sobotę i w niedzielę. Cała trudność polegała na tym, że trzeba było jeszcze przelecieć między tymi krajami. I tak na przykład było w Helsinkach i Kopenhadze. W momencie, jak się zapisałem na maraton w Helsinkach, to przeoczyłem w regulaminie jedną kluczową rzecz, że ten maraton nie jest rano, tylko po południu. I gdyby był rano, no to miałbym wieczorny lot, ale że ten maraton skończył się wieczorem, więc trzeba było kombinować. W związku z tym poleciałem pierwszym lotem w niedzielę z Helsinek do Kopenhagi, wylądowałem godzinę przed maratonem na lotnisku i czekałem 20 minut na plecach. Potem z tym 20-kilowym plecakiem plus plecakiem 8-kilowym z przodu poleciałem bezpośrednio na start. Okazało się, że dyrektor biegu powiedział mi, że rzucił ten plecak w biurze zawodu, którego nie znalazłem w ogóle, więc zrobiłem 3 kilometry, wszyscy już wystartowali, a ja jeszcze z tym plecakiem biegałem i w końcu rzuciłem go w namiocie i okazało się, że miałem 20 minut, żeby wystartować, czyli od godziny 9.30 do godziny 9.50. Ja mam taki filmik, gdzie przebiegam kilkanaście sekund przed zamknięciem linii startowej. Jako ostatni zawodnik w ogóle wystartowałem w Kopenhadze. I co się stało? Dostałem taki power, że wyprzedziłem ponad 800 osób jeszcze w trakcie tego biegu i w rezultacie między jednym a drugim maratonem minęło niecałe 24 godziny, czyli pobiegłem w ciągu 24 godzin dwa maratony w dwóch różnych krajach, spałem może 3 godziny i jeszcze zdążyłem między nimi przelecieć. W momencie, kiedy powstał ten projekt, to zrozumiałem, że siła marzeń jest naprawdę wielka, bo miałem wielkie marzenie, nie wiedziałem, czy to się uda, czy to się nie uda, ja po prostu postanowiłem biegać i podróżować. I to, co mamy w głowie, to jest najważniejsza rzecz. No musiałem biegać częściej niż raz na tydzień. No i okazało się, że znalazłem takie multi-wyzwania, czyli karaibskie i afrykańskie, gdzie maraton biegnie się codziennie w innym kraju. Więc mega hardcore, w ogóle nie byłem do tego przygotowany, no bo 300 km w ciągu tygodnia, no to jest dużo. Jeszcze bieganie w upałach, na Karaibach, no i w ogóle masakra. No i pierwsze w ogóle takie wyzwanie zaczęło się od mega hardkoru, bo wyleciałem z Nowego Jorku i zawrócili samolot ze względu na problemy z ciśnieniem, więc wróciłem do Nowego Jorku. Ci wszyscy już na tym Puerto Rico zawodnicy siedzieli, czekali, kolacja, a gdzie Machnik? Nie ma Machnika, nie? Okazało się, że przyleciałem do pokoju o 22.40, a maraton startował o północy, więc miałem godzinę 20 tylko na przebranie się i całą noc biegałem.
Czarny ląd, czyli Afryka, to był bardzo zaskakujący dla mnie kawałek i fragment mojego projektu. Już nie mówię o bardzo muzykalnych ludziach, którzy po drodze gdzieś tam na trasie maratonu stali, tańczyli z bongami, grali. Ja się bardzo często zatrzymywałem po prostu, żeby wziąć udział w tych całych tańcach, bo one były tak ciekawe i tak fajne, nie? Po prostu dla mnie unikatowe. I właśnie o to chodziło w tym moim projekcie, żeby tego skosztować, żeby dotknąć tej Afryki takiej prawdziwej, poza utartym szlakiem, czyli wiesz, masz 40 km biegania po wioskach i przybiegają do ciebie najprawdziwsi ludzie, chcą od ciebie jakiegoś żela, chcą jakiegoś cukierka, pokazują, że wiesz, czy nie masz czegoś ze sobą. Bardzo fajne, bardzo ciepłe, bardzo kolorowe. Na pewno w Afryce taką wizytówką, którą wszyscy pokazują na zdjęciach, jest to wielkie słońce i ja je widziałem parę razy, bo biegliśmy i zarówno przy wschodzie słońca i przy zachodzie słońca i to uczucie, jak biegniesz na takie wielkie słońce, które jest naprawdę przeogromne, to jest coś takiego wow, nie? Coś, dlaczego warto pojechać, warto zobaczyć zwierzęta na safari, warto zobaczyć wschody, zachody słońca, po prostu przeżyć tą przygodę życia. Ja byłem po 7 maratonach w 7 dni, więc 300 km w ogóle niedospany, bo Afryka to był mega hardcore ze względu na logistykę, bo o ile na Karaibach przemieszczaliśmy się statkiem, tak w Afryce wszystko było ułożone pod autobus, czyli biegliśmy maraton, dostawaliśmy jedzenie w pudełku do autobusu, żeby do godziny 18 zdążyć przekroczyć granicę, bo granice w tych małych państwach afrykańskich zamykają się o 18 i dojechać do następnego ośrodka, zjeść kolację i spać, wstać o 2 w nocy i znowu kolejny maraton, żeby do rana się wyrobić, więc Afryka była trudnym etapem, ale też takim ciekawym, bo to były fajne kraje, w których ja wcześniej nie byłem. Wszystkie były dla mnie nowe. Spotkaliśmy na przejściu między Botswaną i Zimbabwe pana, który mówił po polsku. Jak zobaczył mój paszport, mówi: o, dzień dobry. Dziękuję, do widzenia. Także nawet w środku Afryki są celnicy, którzy mówią po polsku. Uwaga, Wojtek, pytanie, zadanie, siła marzeń. To jest twoje 5 minut. Piątka. Mazowsze. Historyczną stolicą Mazowsza jest A. Ciechanów, B. Warszawa, C. Płock, D. Góra Kalwaria. C. Płock? Płock. Yes. Wyzwanie. Z jakiego swojego dotychczasowego osiągnięcia jesteś najbardziej dumny? Z rekordu świata, ale nie w żonglowaniu. Prysznic czy wanna? Prysznic. Zimno czy ciepło? Ciepło. Podróże w samotności czy z przyjaciółmi? A solo są fajne. Muzyka symfoniczna czy techno? Techno. Wakacje w Polsce czy za granicą? Za granicą. Jak się dzisiaj bawiłeś? Słuchajcie, bawiłem się dzisiaj świetnie. Festiwal w takiej formie w ogóle bym się nie spodziewał, że to może być taka akcja. Mega, to będzie super. Jeżeli chcecie śledzić mój projekt, chcecie się coś więcej dowiedzieć o mnie, o moich maratonach, zapraszam do śledzenia projektu 249 Challenge na Facebooku, na Instagramie, również na YouTubie. Jeżeli chcecie, możecie się do mnie dołączyć, pojechać ze mną w świat, czy turystycznie, czy na maraton. Do końca roku mam nadzieję, że wyjdzie książka z mojego projektu, w której będzie cała historia, która mi się przydarzyła, opisana. Zapraszam i polecam. Wojtek Machnik. Festiwal marzeń jest w tym roku wyjątkowo mobilnym festiwalem siły marzeń. Coś jeszcze chcesz dodać? Mega się fajnie bawiłem dzisiaj. Słuchajcie, to będzie coś super. Zapraszamy. Czy nigdy nie spróbować? Nie, no to znaczy, że... No nie wiem, a co powinienem powiedzieć? Odnieś prawo. A nie, zwróć, co ja powiedziałam? Boże, czekaj. Nigdy nie spróbuj. Nie, czekaj.